Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Benek z tej strony i Vintage Story. Jeszcze mamy dzień, jest 12:39. Czy nie warto byłoby właśnie teraz wybrać się po tą sekwoję? Tutaj dwie kolejne rzeczy mamy. Ja sobie uzmysłowiłem, że nie mam chyba formy do łopaty. Przynajmniej nie widzę takowej, jak tu się rozglądam. Dokładnie, nie mam. Czekajcie, tu są lamelki, tutaj jest wykrywacz, ostrze, motyka i młotek. Nie mam formy łopaty. Konewka allows you to water farmland. Jeśli nie mają obok siebie... No, taki zbędny przedmiot, bo to w sumie przecież można bez problemu zrobić taki tam miejsce, gdzie woda się dostaje. A tutaj mamy szczelinę prosto normalnie w okna. No dobra, zróbmy tą łopatę. Wybieramy glinę i mamy formę. Dobra, plan będzie taki, szkło na razie zostawiam. Tu te bloki, oczywiście mam tego tu, znowu mi się zrobił syf. Przez to, że łażę i z nimi walczę po prostu. Ale tak, już sobie robię kolejną siekierkę. I kolejny kilof. No i patrzcie, kilofów nam się zrobiły. Już trzy. Elegancko. To też chyba poodkładam, na tą chwilę nie są mi potrzebne. Pięterko będziemy budować. Ale jeszcze mam w planie kilka rzeczy. Ja sobie odłożę... Aha, bo tutaj nie chcę mieć... O, ja sobie odłożę te kilofy tu. W sumie to jeden będę miał przy sobie, dlatego że to już jest na wykończeniu. To dłutko chyba też sobie na tą chwilę zostawię. Bo będziemy szli po te sekwoje, nie? Krzemienna włócznia, je by można też było wykorzystać, jak spotkamy jakieś alpaki po drodze, albo coś tam, nie wiem, będzie ich więcej, to będzie można się zająć tym i coś upolować. A teraz tak, czy tu mi się zrobiły już cegły? O! 12 razy szkła, 12 razy... Aha, te cegły już pozbieraliśmy, no fakt. Zapomniałem, ale tą formę trzeba wypalić koniecznie. Dobra. No i ten torfik. I nic, tylko podpalić. Trzy toporki. Ale to znaczy, że nie miałem... Aha, tutaj jest jeden, który był... A cztery! No i też dobrze. Sekwoję jakąś olbrzymią się wybierze i... ją zetniemy. Tak jak mówię, będę potrzebował bardzo dużo drewna. Coś sprawdzałem, chciałem zobaczyć, jak się robi półpłytki z drewna. To właśnie o nich mowa. No bo nie wiem, czy... Zobaczymy. Czekajcie, ja sobie jeszcze wyjdę, póki jest jasno i posprawdzam, czy czasem nie byłoby tu jakiegoś harpagana. Zobaczcie, jak to drzewko jest już, jak już urosło. No było takie małe. Jeszcze wiosną. Nie, jest niebezpiecznie. Mało ich tutaj. Praktycznie wcale, a jak z tą aktywnością? Niska! Łe, to po prostu mam takiego pecha, że tuż przy domku mi się to... tutaj... pojawiło, nie? Co ja bym... Nic, nie zostanie mi chyba nic innego, jak iść na piętro i to piętro robić. Tylko ta sekwoja też mnie męczy. Jejku, te drzewa naprawdę niesamowicie urosły, one są ogromne. I tu będzie kolejne.
Tak, zbliża się noc. Żadnych bombowców ani myśliwców. Tutaj nie ma jak w Minecrafcie, kiedy się nie wyśpimy. Więc można by było. Tylko czekajcie, jeszcze ty mam coś do zrobienia. Zobaczymy, ile będę mógł zrobić teraz dymarek z tego, co udało mi się odzyskać. Kurczę, oparzył się jednak delikatnie. Myślałem, że tam jeszcze leży jakieś szkło czy coś w tym stylu i dlatego tak to się stało. Nie, to jest po prostu chyba efekt tego, że przy domku nam świecił etek. Mój tato chyba miał rację, to możliwe, że to jest to, że ta łuna... Tak dziwnie czerwono jest ostatnio. Nie wiem dlaczego. Widać jakiś księżyc? Zachodzące słońce też to troszkę powoduje taki efekt. Może o wschodzie i o zachodzie jest coś takiego. Trzeba przyczaić. I piłę trzeba będzie pewnie też nową wyklepać. Dlatego, że chciałbym te półpłytki porobić. I na górze będzie zadaszenie takie, po części oszklone. Może też nam starczy na szklarnię. Patrzcie. Odzyskaliśmy zaledwie materiału na trzy podstawy dymarki i na dwa kominy. Nie będę robił w nieskończoność tych cegieł. Także tak, biorę trzeci komin i teraz ile? Cegły zostały, zostało mi 7 cegieł. No to już nic z tym nie zrobię. Czyli do następnego razu. Do następnego razu. Odkładam te cegiełki. No robię jeszcze trzy dymareczki i uzupełniam je węglem. Proszę bardzo. Teraz tylko jeszcze. Aha, mamy tu kwarc. Przejrzysty. Mamy tego przejrzystego też dużo. Można by było jeszcze jakieś lampki zrobić. To taka trochę ćmica jest. Mi się wydaje przynajmniej, że ćmica. 24 i 3 razy 24 znowu poszło. Mieliśmy tak dużo tego kwarcu, zostało nam 244 sztuki. Tu jest popiół, a do nawożenia. Elegancko. No i facio trochę zgłodniał. Nalatał się w tej wewte i troszkę zgłodniał. Teraz co, węgla? A, choćby po to, żeby węgiel zrobić. A, rozumiem. Dobra, przypomniało mi się, dlaczego ta sekwoja jeszcze nie dojrze. Do elewacji budynku by się przydała i na tam na pierwszym piętrze 89 sztuk nam zostało, zobaczcie. O, kurde. Robi się ciepło. Dobra, to mięso może już tu zostawię, nie, nie będę z nim biegał. 72% zepsucia. Dobra. Zjedzmy coś. Świetnie. No i co? Mamy tego dużo. Chodziło nam o granit, prawda? Udało nam się go sporo odzyskać tam. W tym miejscu, gdzie niby mają przebywać w przyszłości zwierzęta. Bo ja bym chciał chyba zrobić jeszcze jedną kratkę wysokości. 2, 3, 4 i na piątej. I na piątej, dobra. Kurde, sporo stracimy tego. Ale też odzyskamy w momencie, w którym będę wycinał luki na okna, więc
więc coś się jeszcze odzyska. Ja liczę na to, że nie stracimy tej dookoła staka pełnego, mam nadzieję. I wyszło na to, że więcej niż stak. No ale właśnie, na jaką cholerę jest mi to tutaj? Kopiemy pod siebie? O. Dlaczego nie miałoby to tak wyglądać? I na co to tutaj? Aha. Tak czy nie? Dobra, zastanowię się kiedy indziej. Tu jest balkonik, no i tutaj też jest balkonik i nic nad nim nie ma. Dobra, umówmy się, że to było dobre, że to rozwaliłem. Że jest 57 sztuk bruku z granitu. To jeszcze mało, to jeszcze mało. Ściany by się przydało zrobić jasne. A podłogę na przykład ciemniejszą troszkę, ale... Czy ja to mam pokrywać półpłytką tutaj? Wystarczyło, a nawet jeszcze troszkę w kieszeni zostało, haha. Ale nie, to jeszcze musimy coś tu uzupełnić, na pewno to miejsce tutaj, o. I tak, tu są te otwory z dolnej części. No a tutaj nie ma tych otworów, no ale na dachu jeszcze nie mamy, więc nie ma co panikować. Tak musi być na tą chwilę i tyle. Aha. Jeszcze tu. Dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, jaki poblask jest tam z dołu, nie? Czekajcie, ja lampę ściągnę. Patrzcie. Ale to ekstra wygląda. Dobra. Zamkniemy sobie tutaj to, żeby nam żaden przyjaciel nie przyszedł. No i co? 0007. Pójdziemy sobie jutro po sekwoje. Jak tylko przyjdzie ranek. Aha, ja jeszcze odpalę. Warzywa w tych garach to jednak jest cudo. Popatrzcie, 95 dni, 68, 96 dni. Normalnie cudo. Nic, tylko działeczka i zbiory, działeczka i zbiory. To teraz chyba nie będzie głodował, co? Też dobre rozwiązanie jest, żeby tak z lampą łazić. Wiadomo, jak miecz weźmiemy w rękę, to nagle zrobi się ciemno. 5 złota, 3 zębatki, to trochę... Ja tu już prawie nic nie mam. Wyczesaliśmy całą skrzynkę. Co tutaj robi bruk z andezytu? A później nie masz, nie masz. 23 z granitu, mało, mało. Kurde, materiały nam się pokończyły.
Dobrze, tyle ziemi mamy, będziemy sobie robić na wiosnę przy domku jakiś ogródeczek. Zawsze na nim coś wyrośnie. A jak ta moja łopata wypalona? Jeszcze nie. Mimo wszystko długo. Chyba, że mi tak wolno czas leci po prostu. Ale mam wrażenie, że czekam i czekam. Weź ten garnek i połóż go tam. Weź go i połóż go tu. O. Stoją w przejściu. Kuchnia, kurde, śniadaniówka. Co mi jest potrzebne na piłę? Piła z brązu cynowego. Ostrze piły. Gdzie co? Jest druga 54. Niestety, ale trzeba będzie coś zrobić. Ćwiartka pełna. Ćwiartka pełna. No i jedziemy, nie? Czwarta rano. Czwarta 47, zobaczcie. Czwarta 49, praca w re. No, powiem wam, troszeczkę tego uskładałem tutaj. No zobaczmy. Już raz mi się udało spaprać taki proces. Czy to by miało być tak, nie? I tak, i tu zamknięte. Chyba. Kurde, mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Coś takiego. Nie, mam nadzieję, że to. Że to zrobiłem dobrze i że wszystko będzie ok. Nie. Tyle drewna stracić. Dobra, jestem z powrotem. Znowu rozkładam te śmieszne rzeczy. Tu mi troszkę zostało tego drewna opałowego. No i dobrze, zawsze się przyda. Żeby dokładać do gara. O. I co? I kierunek sekwoja, nie? Poranek przyszedł. Trzeba by było tam uderzyć. Proszę bardzo. No ale po drodze licząc jeszcze na to, że zwierzęta nam się uda jakieś może zabić. Upolować, może tak, może to lepiej zabrzmi. Co u mnie ta lampka olejna robi? Dymiarki dymią, proszę bardzo. Mamy też już, aha, mamy też już formę łopaty.
będziemy wylewać. Zgadza się. Koniec. Nie ma. Teraz będą stały tutaj. Dwa tygle. To ja sobie pozabieram. Te sztabki chyba też w końcu. A nie, zaraz tu będą stoliczki. Tu się wszystko będzie miało swoje miejsce. Tylko tak, dobra, rozłożę na razie to tutaj. Sorry, że tak w przejściu, ale niestety chciałem się tutaj z tego okna pozbyć tego. O, tam się dymi, czyli wszystko na to wskazuje, że jest ok. Ruszajmy, jesteśmy syci. To w razie czego. Siekierki są. Mega długa podróż. Mega długa. Tak to nazwałem, ale ja, czy ja wiem, czy długa? Mam nadzieję, że nie zmarzniemy do tego czasu. I teraz, czy... Może biec, czy może na piechotę? Nie wiem. Na razie piechotka, a my zbieramy co popadnie. Tutaj mamy kwarc. W razie jakbym usłyszał warczenie. Ja wiem, że ja mam zbroję, ale jak jest możliwość, żeby uniknąć jakiejkolwiek walki. Proszę bardzo, mamy już pana kolegę. Już mamy pana kolegę. Kurde, co za skubaniec. Czy wy to widzicie? Tego jeszcze nie było. Co on głodny był? Co z nim? Co? Dlaczego on mnie nie atakował? Widział, że jestem w zbroi i że nie ma szans? Nie, no nie mówcie. Jest. Jest skóra, jest tłuszcz, są kości, no. Tutaj co my tu mamy? Kura! Zimno jej, no i zajączek. Ciężko mu w tym śniegu, okrutnie. No ale... Gdzie są moje włócznie? Gościu musiałby się podszkolić w rzucie. Zazwyczaj mi to wychodziło, ale tutaj no... Pewna odległość była mimo wszystko. No i wilk też potrafił... Wyjątkowy był, uniki potrafił robić. O, kura! Ja mógłbym ją teraz zabić. Ona jest głodna, ona i tak zdechnie. Zielone nie mają szans. One nie mają szans tak biegać. W tym śniegu. Nie, to dla takich zwierząt to jest masakra. Czy one... Nie, zobaczcie, jest minus 14,6. Mój gościu już jęczy pała. No jest to fajne, no ale co z tego, że znowu nad ziemią? Ej, a ty kogut nie żyjesz? Martwy kogut, kuźwa, ty. Pokażcie no to. One z głodu padły. Przy wysokim śniegu nie są w stanie biegać.
Chociaż tamta jedna to chyba bardziej zwinna jest, widziałem, że... Zobaczcie, nie, no mój koleś zaczyna płakać, zimno mu jest mimo wszystko. Dobra, ja wracam do domu, wracam, wracam. Ten pomysł o wyjściu po sekwoję chyba nie wypalił. Troszeczkę czasu minęło, zanim tego wilka zabiłem. No i wyszło na to, że lepiej będzie, kiedy wrócimy. Nie lubię, kiedy tak się trzęsie. A w domku jest co robić. Zaraz sobie wylejemy łopatę. My tego drewna jeszcze trochę mamy. Zaraz zobaczymy, zrobimy sobie tą piłę. Z piłu zrobimy deski. No, a później jak już będziemy mieli te półpłytki, to już się będziemy bawić, a... Bo ja chciałbym... A jak, mam jeszcze jakiś rodzaj drewna tutaj? Kłodę orzecha włoskiego. Skąd ja tego orzecha włoskiego mam, kurczę? No i sek... Aha, sekwoja. No jest tego trochę, żeby te deski zrobić. Jest. A z ćwiartki kłody co mogę zrobić? Aha! No kurczę. Czy wy to widzicie? Copper Scraper? Scraper Blade. Zimno tu. Buh, bardzo. Nawet powiedział. Dobra. To mięso co? Ja przecież jest tutaj tyle miejsca, że mogę to mięso tu wrzucać. Niech ono się tu psuje. Niech to się pali. Trudno, tam troszkę tego węgla naładowałem. Jak to wygląda tutaj? To elegancko, zobaczcie. Mam nadzieję, że tak ze 100 sztuk mi się uda z tego uzyskać. Może nawet więcej. Policzymy, zobaczymy, nie? Tu mi się sztabeczki rozgrzeją. Wrzucimy na kowadło. I pobawimy się, bo chcę sobie zrobić jeszcze dwie piły. Dokładnie, dwie piły. Ej, te schody z andezytu. A my pod nogami co mamy? Andezyt, no właśnie. I tak pomyślałem sobie nawet tu o delikatnym upiększaniu domku. Sunąłem. Jest już detal? Jest, co nie? Matyldo jasna. Włóż mi tam jeszcze jedną, no. Tą tu. Cak. Ostrze piły z brązu cynowego. Pięknie. Czyli tak, jedna piła już jest, a 9 odzyskaliśmy. To jest dobry wynik. Jeszcze raz piła. Młotek też nie ucierpiał. Jest, mam drugie ostrze piły. I zostaje mi jeszcze jedna tutaj sztabka. I z niej zrobimy to. Mamy to. Dobra, misja spełniona. Będzie można kuźnię przenieść. Gdzieś ją tutaj wyrzucić. Zróbmy to, co chciałem tutaj mieć, czyli to. Scraper. Ostrze i pod spodem patyczek. Cak. I cak. Taką gorącą piłę mieliśmy w ręku, już mamy. A, super, super. To jest też progres wielki.
No wiadomo, zawsze jest czas na wszystko, tylko nie na to. O, mam jeszcze dłutko, miałem dłutko zrobić. Ale dłutko to się szybko zrobi. Dla mnie były piły istotne, bo ja potrzebuję teraz naprawdę sporo desek. No wcale mi tej piły dużo nie ubyło, powiem wam szczerze. Super sprawa. A to jeszcze przerobię te 45. Patrzcie, nawet mi miejsca nie starczyło. Dobra, tą po części zużytą piłę po prostu schowam sobie. O nie, tutaj mi wpadły też. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Na razie mi te tutaj samorodki niepotrzebne. Z desek to mógłbym robić pół płytki, nie? Może mi się zrobić dzięki temu tego miejsca trochę. No, płyta z sekwoi. Jak ona wygląda? Pokażcie mi to. Ma taką pomarańczową trochę barwę. Nie za bardzo mi pasuje. Nie za bardzo mi się podoba. Chociaż na ściany. Dobra. No nic, troszkę się porobiło w tym. No nic, troszkę się w tym odcinku porobiło. Mieliśmy pobiec do sekwoi, nie udało się, ale mamy sporo węgla drzewnego zrobionego. Mamy zrobione dwie piły. Mamy zrobioną właśnie, jeszcze muszę sprawdzić ten przedmiot, bo chciałem go sprawdzić właśnie przy tym. Nie, będę szukał tych pił później, nie? Na 100%. A, to się po 16 grupują. No troszkę mi ubyło tego narzędzia. O kurde. Rozbali się. O, jasne. A idźcie za to. Tylko ładnie wygląda. Ale przestały być jakiekolwiek z tego korzyści. Zobaczcie, bo mi tutaj zaraz. No. No nic. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do następnego razu z Vintage Story. Ej.